Masz fantastyczną figurę, świetnie wyglądasz, a jakiś stosunkowo niedawny czas temu urodziłaś przecież dziecko. Czy masz jakieś porady, żeby wyglądać tak, jak właśnie wyglądasz? No to znaczy, na pewno moją poradą jest to, żeby niezależnie od tego, czy się jest po ciąży, czy się jest przed ciążą, to być w dobrej formie, bo myślę, że to, jak wyglądam teraz, na pewno miało na to wpływ to, jak wyglądałam przed ciążą, bo te mięśnie jakby w trakcie ciąży nie znikają, one wciąż tam są i pomagają później wrócić do formy. Ja osobiście przyznam się, że to też trochę jest zasługa genów, bo ja aktualnie mam bardzo mało czasu na ćwiczenia, a w mojej rodzinie jest taka przypadłość, można powiedzieć, że zdarzają się kobiety, które po ciąży są o wiele szczuplejsze niż przed. I ja się chyba wpisałam w ten wzór mój genetyczny, z czego się niezmiernie cieszę. Czy może więc skorzystałaś, żeby dojść do takiej formy z treningów Ewy Chodakowskiej albo Anny Lewandowskiej? Tak, bardzo lubię treningi na DVD, bo zajmują o wiele mniej czasu niż pójście na siłownię i później wrócenie z siłowni i tak dalej, i tak dalej. To jest 45 minut, jest po sprawie, a jestem mega spocona, więc lubię ćwiczyć w domu. Chociaż nie tylko w domu ćwiczę. Chodzę też na jogę, czasem na siłownię, czasem biegam, czasem jeżdżę na rowerze.